przede wszystkim należy o tym zapobiegać się wydarzeń, a przede wszystkim należy go jak najszybciej zabezpieczyć. To jest najważniejsze. To już jest ruina totalna. To nie jest jeszcze ruina totalna, bo... ja widziałam kiedyś zdjęcia ze środka. Ale też trochę też takie złudzenie, że to jest ruina, bo to była fabryka jednak. Ona od samego, ona zawsze tak wyglądała. Najważniejsze jest, żeby oni się po prostu ruszyli. No nie, ale wie pan, oni się nie ruszą, jak społeczeństwo nie podpowie im, co w tym miejscu mogłoby funkcjonować, bo władze Kalisza zrobią panu to samo po drugiej stronie. Powiem to tak. Widać. No to powiem, bzdura, znaczy, nie? Znaczy powiem tak. Gdyby... Łódź przerobiła to na lofty. Powiem tak. Na mieszkania. Gdyby to miało być przerobione na mieszkania, to bym się wcale nie obraził. No więc właśnie. Ja bym się wcale nie obraził, gdyby to miało zostać przerobione na mieszkania. Chodzi o to, żeby ten budynek nie podzielił losu niesławnych Kosar Goderskiego. No to też się tak zaczęło, że tak. Najpierw budynek został opuszczony, potem zaczęły być wybijane szyby, potem skłonął, tak? A potem to już była kompletna, kompletna ruina. Kalisja groziła likwidacja. A pracownicy fabryki ze starych jakichś resztek fortepianów zmontowali fortepian i wysłali go do ministra kultury i sztuki. Dzięki temu fabryka została uratowana. Dziś żyjemy w wolnej Polsce i okazuje się, że fabryki Kalisja już nie ma. A przecież kiedyś było takie hasło, z fortepianów znał nas świat. Zgodnie z obietnicami, w pierwszym możliwym terminie, ale nie mogę podać tego terminu, bo musiałbym Państwu tutaj mówić nieprawdę, a nie po to tu jestem. Będziemy chcieli podjąć takie działania i dołożymy wszelkich starań, aby powstało tutaj miejsce, gdzie Kaliszanie będą mogli się spotykać, niezależnie od wieku. I też to mówiliśmy w kampanii, że zostało odebrane mieszkańcom miejsce spotkań, jakim był Złoty Róg. I być może uda się coś takiego zrobić w tym miejscu, gdzie my wszyscy Kaliszanie będziemy się spotykać, przebywać i zapraszać naszych wszystkich gości, którzy do nas, do Kalisza będą przyjeżdżać. Jak zaczęła się ta akcja? Ano w taki sposób, że wielokrotnie o tej sprawie pisała do mnie pani Elwira Fipiger, czyli potomek dawnych właścicieli fabryki. Ona nie zgłasza już w tej chwili, nie zgłasza żadnych pretensji do budynku, tak? Ale kiedy patrzy na to miejsce, to jej się serce po prostu kraja. I myślę też, że wszystkim, którzy mieli wiele wspólnego z fabryką Kalisja, tak? Bo tak się nazywała po II wojnie fabryka fortepian Arnolda Fipigera, też się serce kraje, kiedy widzą, w jakim stanie jest ten budynek. Padło takie pytanie o właśnie przeznaczenie fabryki. Ja powiem tak, ja jako Maciej Błachowicz będę nawet szczęśliwy, jeśli to będą mieszkania. Byleby tylko właśnie budynek nie został zniszczony. Ale właśnie zachęcam też do podzielenia się takiej refleksji, jakie są nasze marzenia.